Jest to piąta konferencja w Grudziądzu dotycząca autyzmu. Co na przestrzeni 5 lat zmieniło się w diagnostyce, powiedzmy w podejściu społeczeństwa, rodziców do tego problemu? Zostaliśmy wyposażeni w wiele narzędzi dzięki projektom unijnym służącym zarówno diagnostyce, jak i rehabilitacji szeroko rozumianej dzieci. Jesteśmy ośrodkiem, który jest w stanie przyjąć dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzimy publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, do której na badania przyjmujemy dzieci również ze spektrum autyzmu i wszystkimi innymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to druga w Grudziądzu poradnia, która również przyjmuje dzieci z całego Grudziądza. Ponieważ poradnia przy ulicy Kurczaka nie jest w stanie objąć swoim zasięgiem tak szerokiej liczby uczniów. Kto finansuje tego typu badania? Znaczy tak, są dwie formy wsparcia tutaj dla dzieci. Właściwie jest ich więcej, ale dwie takie główne: diagnostyka i terapia. Terapię finansujemy zarówno ze środków publicznych ministra, jak i z pieniędzy unijnych oraz pieniędzy uzyskanych z PFRON. A jeżeli chodzi o działalność publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli diagnostykę, wykonujemy za własne pieniądze, czyli za moje prywatne, ponieważ prezydent miasta Grudziądza nie finansuje tej poradni. Bo jak zdążyłem zauważyć, z ratusza nie ma żadnego przedstawiciela. Czy takie zaproszenie było wysłane? Nie, do ratusza nie zostało to zaproszenie wysłane, ponieważ ratusz również nie zaprasza naszych placówek na żadne imprezy i uroczystości. W ostatnich dniach dostaliśmy co prawda 2 zaproszenia, ale to jest, myślę, że po naszym spotkaniu z prezydentem. Także ja jestem byłym wicekuratorem oświaty i organ nadzoru przede wszystkim, jego rolą jest czuwanie nad tym, czy wszelkie placówki działają we właściwy sposób. Jeżeli przedstawiciela, jest tutaj też przedstawiciel organu nadzoru, pojawia się na konferencjach, na uroczystościach, częściowo dlatego, by zobaczyć, czy to, co się dzieje na konferencji, jest zgodne z regułami, można powiedzieć, z podstawami programowymi, ale też, żeby zobaczyć, potem nawet i polecić, zobaczyć, co dobrego dzieje się w placówce, a to, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, z pewnością jest takim bardzo dobrym wydarzeniem. Od kilku lat można zauważyć dużo większe możliwości dla nauczycieli, dla uczniów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Pojawiają się różnego rodzaju konferencje i sposoby wsparcia, ale nie zawsze są one tak dobrze jak ta dzisiejsza, chociażby przygotowane, czyli pojawia się na nich duży ładunek informacji, jak postępować, jak sobie radzić. Dzisiaj jak mogą radzić sami ze sobą sobie rodzice, ale też jak pomagać dziecku ze spektrum autyzmu. Bardzo często jest diagnoza, ale nie ma działania. I tutaj te porady dotyczące działania pojawiają się w dużym zakresie i to jest ogromną wartością dodaną tego spotkania. Czy z Pani doświadczenia jako, powiedzmy, osoby, która reprezentuje w pewnym sensie państwo, wynika, że państwo dostatecznie pomaga na przykład rodzicom w zderzeniu z tym problemem, bo to generalnie jest problem i dla rodzica, i dla dziecka, i dla środowiska, w którym on żyje. Myślę, że to jest bardziej złożone, dlatego że w pierwszym rzędzie rodzic musi sobie uświadomić, że tej pomocy potrzebuje. I bardzo dużo mamy też takich przypadków, kiedy rodzice wręcz nie przyjmują do wiadomości, zwłaszcza jeżeli są dzieci wysoko funkcjonujące, że dziecko ma spektrum autyzmu, że dziecko potrzebuje tego wsparcia. Natomiast jeżeli już to uświadomienie następuje, jeżeli rodzic wychodzi po pomoc, to może tę pomoc znajdować. Na ile ta pomoc jest adekwatna, każda sytuacja jest inna. Ja bym nie uogólniała. Każda sytuacja jest inna. Są rodzice, którzy znajdują tę pomoc, a są też rodzice, którzy mimo tej pomocy, którą mają, uważają, że tej pomocy jest za mało. Więc, ale z roku w roku chyba jest coraz lepiej. Więc tutaj, tak jak powiedziałam, nie uogólniałabym. Natomiast na pewno dużo więcej robi się dla, po pierwsze, popularyzacji samego tematu, czyli świadomości, bo to jest też ważne, żeby świadomość tego, czym jest spektrum autyzmu, w społeczeństwie była, zarówno wśród ludzi, których bezpośrednio to dotyka, ale też po innych, dlatego że te dzieci w pewnym momencie przecież wychodzą z domu, idą do sklepu, idą do
do różnych miejsc, gdzie stykają się z innymi ludźmi. Sama byłam kiedyś świadkiem sytuacji, kiedy bardzo agresywnie reagowała pani w kasie, na pana dorosłego już, człowieka, który ewidentnie widać było, że ze spektrum autyzmu. Gdyby ona miała wiedzę, gdyby ona wiedziała, jak należy się zachowywać w takiej sytuacji, myślę, że sytuacja byłaby zupełnie inna, pozytywna, a brak takiej świadomości powoduje negatywne zachowania. Dzieje się coraz więcej, ale to jeszcze jest cały czas za mało. Jako klub sportowy współpracujemy z placówkami Spinnaker i chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia, aby poznać opinie i rady specjalistów dla rodziców. Tak naprawdę my jako opiekunowie, trenerzy na co dzień pracujemy z dziećmi i w zasadzie te rady i to wsparcie specjalistów też jest nam potrzebne. Spotykamy się z różnymi reakcjami naszych zawodniczek, zawodników i my musimy na co dzień tak naprawdę budować ich motywację. Te wszystkie sprawy omawiane dzisiaj też są dla nas ważnymi wskazówkami w takiej codziennej pracy, a też jesteśmy my jako trenerzy wsparciem właśnie dla rodziców, bo czas treningu to jest też moment odpoczynku właśnie dla rodziców. Piąta konferencja dotycząca autyzmu w Spinnakerze. Czy trudno jest zorganizować taką konferencję? To już jest piąty jakby rok z rzędu. Jak pani ocenia samą organizację? Konferencja cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród rodziców, jak i specjalistów, wszystkich zainteresowanych tą jakże istotną tematyką. Co roku staramy się zapraszać tutaj osoby wyspecjalizowanych w tym temacie, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą dla innych. Konferencja jest przeznaczona bardziej dla rodziców, czy dla specjalistów, którzy pomagają rodzicom zderzyć się z tym? Staramy się dobierać tak tematykę, żeby zarówno skorzystali i rodzice, i specjaliści. W tym roku mieliśmy zaszczyt już drugi raz gościć u nas panią Annę Pułjan-Laudańską, psycholożkę, która tutaj przybliżyła nam temat wypalenia rodzicielskiego u rodziców dziecka z diagnozą autyzmu i powiedziała o profilaktyce tego zjawiska. Była również pani Weronika Sawińska, która na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która próbowała odpowiedzieć na pytanie, jak radzić sobie z napadami złości u dzieci z autyzmem. Wystąpi również pani Natalia Kalinowska, dietetyk, który specjalizuje się w żywieniu dzieci z autyzmem.